Co się stało z naszą prezentacją w poniedziałek? A może to jest po prostu prawdziwe oblicze? No na pewno dużo tak chcieliśmy. Nie graliśmy tak, jak chcieliśmy, żeby to wyglądało, tak stworzyliśmy sytuację, ale myślę, że nie zapomnijmy, ale mamy kolejne spotkania dwa nagrywane ze sobą. Wczoraj zakryliśmy ten temat Słowacji, chyba prawą, wiemy, co robiliśmy źle i od dzisiaj przygotowaliśmy na Hiszpanię. Była analiza i co przede wszystkim według pana robiliście źle? Analizę jesteśmy w własnym gronie, no wiemy, co robiliśmy źle, musimy to poprawić i przygotowujemy się teraz na Hiszpanię. Ale to przede wszystkim zrobiliście źle. Zabrakło wam energii, wiary, motywacji? Nie, myślę, że energia, wiara była, bo na dziesiątkę stworzyliśmy sytuację zastrzelenia bramki. Trochę tego szczęścia zabrakło i niestety jesteśmy źli po tej porze, bardzo. Panie Karolu, to w takim razie co trzeba przede wszystkim zmienić, biorąc pod uwagę ze Słowacją, żeby dokonać jakąś taką sensacyjny wynik, bo znamy statystyki, dziesięciokrotnie mierzyliśmy się z Hiszpanią, wygraliśmy tylko raz w 80 roku, ostatni mecz w 2010, porażka 0-6, bilans bramkowy 8-27. To co teraz ta reprezentacja musi zrobić, żeby te fatalne statystyki poprawić, bo to jest najlepszy moment, żeby po 41 latach wygrać. Tylko jak to zrobić? No dzisiaj zaczynam przygotowania, bo wiemy, jakie mamy jakości, to jest najsilniejszy przeciwnik w naszej grupie. No dzisiaj, tak jak powiedziałem, zaczynamy, będziemy mieć odprawy, żeby jak najlepiej przygotować tego spotkania. Panie Karolu, to jeszcze jedna kwestia, bo ciśnienie jest olbrzymie. Do temperatury na pewno jesteście przyzwyczajeni, bo tutaj w Trójmieście jest pogoda jak w Andaluzji, natomiast czy wy wytrzymacie to ciśnienie? Oczywiście, że wytrzymam. Mateusz Rzymian za program Pierwszy Polskiego Radia. Kamil Glik przed meczem ze Słowacją mówił o tym, że będziecie robić wszystko, żeby nie dopuszczać do tego, żeby tracić gole po stałych fragmentach gry. I mówił o tym, że teoretycznie jest to najłatwiejszy element, który można wypracować. I ja zastanawiam się po tym meczu ze Słowacją, czy nauczyciel nie był przygotowany do lekcji, czy też uczniowie po prostu nie odrobili pracy domowej, no bo ta bramka prawie bliźniaczo podobna do tej z traconą ósemką. Wiemy, że w ostatnich meczach te bramki tracimy w stałych fragmentach gry. Myślę, że też trochę nieszczęścia, że został skinie dobrze wyblokowany, a piłka akurat nam spadła pod nogi. No musimy na pewno się lepiej przygotować. Jeszcze chciałbym zapytać o pana, no bo pan był takim zaskoczeniem w tej 11, przynajmniej z punktu widzenia nas, dziennikarzy, nie spodziewaliśmy się tego. Czy pan miał sygnały, że będzie pan brany nie tylko pod uwagę, ale znajdzie się pan na tym placu gry? Bo ja wiem, że Opalenicy były takie momenty, że razem z Grzegorzem Krychowiakiem graliście, no ale to było zaskoczenie, czy pan też był zaskoczony? Dziękuję. Nie, każdy tutaj przyjeżdża, nawet ciężko pracować. Grać z Grzegorzem na pewno to jest bardzo wielki honor i każdy się cieszy, że tutaj jest, każdy ciężko pracuje o to, żeby grać. Dostałem szansę, bo myślę, że ciężko pracowałem tak jak wszyscy i ją korzystałem. Jan Kałucki, Kanal Plus Sport. Jakby miał pan porównać atmosferę w drużynie, kiedy zawodnicy mówili jeszcze nie tak dawno temu, że jest najlepsza w historii, a teraz dwa dni po tej porażce, czy już się dźwignęliście, czy już przełknęliście tę pigułkę, czy jeszcze jest trochę takich rozpamiętań? To jest teraz na pewno sportowa złość. Po tym, jak przegraliśmy to spotkanie ze Słowacją, no musimy mieć głowę do góry, no nie możemy się poddać, walczymy do końca, gramy z Hiszpanami za parę dni, dlatego teraz od dziś zaczniemy przygotować najlepiej pod ten mecz. Jeszcze jedno pytanie. Dzień dobry, Karol Łatry, Mielnik TVN24. Ja chciałem jeszcze o kibiców zapytać, bo wczoraj nas kibice pięknie przywitali tutaj na stadionie w Gdańsku, bili brawa, dopingowali, cieszyli się, że mogą was oglądać, ale też kibice właśnie w Sankt Petersburgu poczuli się trochę smutni, kiedy nie podeszliście do nich. I chciałem właśnie zapytać, dlaczego tak się stało i też jakbyś oceniła się wczorajszą tutaj atmosferę, bo widać, że jednak kibice są na dobre i na złe z reprezentacją i trzymają za was kciuki i was dopingują, więc też właśnie pytanie, dlaczego
nie było od Was tego dopingu po tej porażce, chociażby podziękowania dla kibiców, którzy przemierzyli tyle kilometrów. Dziękuję. Tu naprawdę nas wspaniale przywitali, tak jak powiedziałeś, cudowna atmosfera. Wiemy, że zawsze są z nami na dobre i na złe. Co mogę tylko powiedzieć, przeprosić w imieniu całej drużyny, że nie zrobiliśmy tego w Petersburgu, bo była w nas ogromna złość i po prostu uciekliśmy do szatni i bardzo źle postąpiliśmy, że nie podziękowaliśmy. Panie Karolu, Dawid Szymczak, Sport.pl. Nie będzie Grzegorza Krychowiaka w meczu z Hiszpanią. Kolega pana ze środka pola, który gra zawsze, jak tylko może grać. Pytanie, czy pan widzi się jako, albo przynajmniej czy pan czuje, że podoła, jeśli to panu przyjdzie go zastąpić i grać na tej pozycji, którą Grzegorz od kilku lat w tej reprezentacji zabezpiecza. Czy takie pomysły panu sobie chodzą po głowie, czy może już taka rozmowa między panem nie była? Każdy jest gotowy, że się na pewno będzie wychować, ale każdy jest gotowy na to, aby go zastąpić. Teraz wiemy, kto to zrobi, wiemy, że kto to będzie, na pewno sobie poradzi.